Mateusz Kuźniewski, witam i zapraszam na serwis sportowy. To najważniejszy mecz dla Lecha Poznań od miesięcy. Kolejorze zmierzy się na wyjeździe z Charleroi. Jeżeli wygra w Belgii, zagra w fazie grupowej Ligi Europy. Po raz pierwszy od 5 lat. Belgowie z Charleroi nie mieli takiego komfortu jak Lech Poznań i nie udało im się przełożyć ligowego starcia w miniony weekend. Próbowali przełożyć ten mecz niedzielny, ale Liga Pro League, czyli taka belgijska ekstraklasa SA, 15 maja, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, a w czasie pandemii, gdy już był zakończony tamten sezon w Belgii, ustaliła, że w tym sezonie nie będzie przekładania meczów. Ze względu na to, że Liga Belgijska ma bardzo dużo kolejek, 40. Spotkanie z Mouscron zakończyło się remisem 1-1. Charleroi prowadziło 1-0 po golu Mamadou Fola, ale w końcówce pierwszej połowy gospodarze odpowiedzieli trafieniem Serge'a Tabeku. Remis, ale warto podkreślić, że perspektywa spotkania pucharowego poniekąd zdefiniowało podejście Zebr do meczu z Mouscron. No nikt się nie zlitował, musieli grać, no i grali na stojąco z tym Mouscron. Chcieli wygrać jak najmniejszym nakładem sił. Nie udało się, ale nikt tam nie załamuje rąk z powodu tego remisu. To jest w sumie mecz derbowy. Oni liczyli, że mogą tam punkty stracić. Zgrali z drużyną, która grała bardzo defensywnie, a Charleroi nie lubi takich drużyn, ponieważ wtedy muszą atakować, a oni nie bardzo dobrze się czują w ataku pozycyjnym. I to może być problem dla Lecha, bo Belgowie uwielbiają grać z drużynami, które prowadzenie gry biorą na siebie. A taką właśnie jest Kolejorz. Zdaniem Damiana Smyka z Weszło nie powinno to wpłynąć na postawę podopiecznych Żurawia. W gruncie rzeczy pragmatyzm w kontekście Lecha to jest granie tego, co grali do tej pory. W sensie ja nie wyobrażam sobie, żeby pragmatyczne było cofnięcie się. Pragmatyzm oznacza wykorzystywanie swoich najsilniejszych stron. To znaczy, jeżeli Lech potrafi grać w piłkę, jeżeli ma Ramireza, Tibę, Kamińskiego, Isaka, to niech to wykorzystuje, niech on będzie w tym pragmatyczny. No tak, jak ma silnik 4-litrowy, to po co ma na dwójce jeździć? No tak. Lech wygrał jak dotąd 3 mecze w tych eliminacjach Ligi Europy. Strzelił 11 goli. Ale teraz przed zawodnikami z Poznania zadanie najtrudniejsze. Kolejorz walczy z liderem Ligi Belgijskiej i zespołem, który wygrał wszystkie mecze, poza tym z Mouscron w miniony weekend. Taki bilans robi wrażenie. Gra przeciwko Belgom, taką piłkę, jaką Lech próbuje zrobić, będzie chyba rzeczywiście najtrudniejsza spośród tych wszystkich. Bo oni mają najlepiej obcykane kontry na to. Tak. Zresztą słyszałem, że strzelenie z Charleroi, na przykład gola z kontry, jest prawie niewykonalne. Nie? Tam rzadko komu się to udaje. No i przypomnę też, że jednak te 2 gole z Partizanem padły po stałych fragmentach gry i tam Charleroi ma kilku piłkarzy, którzy potrafią takie sytuacje wykorzystać. Tam wtedy między innymi ten De Soleil, obrońca, strzelił gola. Wytypujmy zatem faworyta czwartkowego meczu. Trudno jednoznacznie przesądzać. Delikatnym Belgowie, ale nie jakąś tam poważnym. No, moim zdaniem to są dość zbliżone drużyny, jeżeli chodzi o możliwości. Za Belgami to przemawia to, że grają u siebie mimo wszystko. No i to, że tak naprawdę jeszcze nikt z nimi w tym sezonie nie wygrał. Więc no łatwo nie będzie. No. Lech zagra z Mouscron w czwartek o godzinie 19 na tym obiekcie. Oczywiście bez kibiców, posędziuje pochodzący z Niemiec Felix Zweier. W Belgii odbyła się dziś przedmeczowa konferencja prasowa trenera Kolejorza Dariusza Żurawia. Oto najciekawsze jej fragmenty. No, taki był plan i bardzo się cieszę, że mój zespół potrafi to realizować. Nie oczekiwałem, że w meczu z Apollonem to się tak potoczy, że wygramy na wyjeździe 5-0. Bo już w Szwecji nie byliśmy faworytem, wygraliśmy 3-0. W Maktyczy nie byliśmy faworytem, też wygraliśmy i w jutrzejszym meczu też nie jesteśmy faworytem, ale przyjechaliśmy tutaj wygrać mecz i awansować do kolejnej rundy. Jestem świadomy oczywiście. To prawda, no, wszystko jakby zadecyduje się jutro, bo ten mecz jutrzejszy jest najważniejszy i zadecyduje o tym, czy będziemy grali w tych europejskich pucharach dalej, czy nie, ale myślę, że to, co pokazaliśmy do tej pory, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Tak, no, gramy z zespołem bardzo dobrze zorganizowanym, bardzo doświadczonym i na pewno czeka nas trudne zadanie, ale jestem przekonany, że jeżeli zagramy swoje, jeżeli
wykorzystamy słabsze momenty przeciwnika, a je ma, to jesteśmy w stanie jutro ten mecz wygrać. Do końca tego roku mecze piłkarzy Warty Poznań na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim będą się odbywały bez udziału zorganizowanych grup kibiców przyjezdnych. Decyzja ma związek z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej, to do klubów PKO Ekstraklasy należy decyzja o tym, czy wpuszczać na swoje stadiony grupy kibiców gości. Kluby przed podjęciem decyzji powinny uzyskać opinię właściwych organów administracyjnych. Warta otrzymała właśnie pismo od burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, w którym stwierdza on, że ze względu na panującą sytuację z COVID-19 na meczach nie będzie kibiców gości, a miejsca w sektorze przyjezdnych będą przeznaczone dla kibiców gospodarzy. Nowy sezon dla koszykarek Enea AZS-u Poznań rozpocznie się już w ten weekend. Akademiczki przekonują, że są przygotowane do sezonu i gotowe na rywalizację z groźnymi rywalkami. Rusza Ekstraklasa koszykarek. Każdy w tej chwili start rozgrywek jest opatrywany takim komentarzem. Wszyscy Państwo wiedzą, że to jest nietypowy sezon i mam nadzieję, że uda nam się go dograć do końca. Czasy takie, że nie wiemy, na co pozwoli koszykarkom epidemia koronawirusa. Już w sobotę w Toruniu Enea AZS rozpocznie sezon. Jesteśmy podekscytowane, to na pewno. No, całe przygotowania czekałyśmy na ten moment. To dla zawodnika to jest najważniejszy moment sezonu, żeby dobrze otworzyć med wygraną i żeby tak by to pociągnęło nas do kolejnych zwycięstw. Także fajnie jakbyśmy zagrały ten mecz, bo są spekulacje, że może się nie odbyć ten mecz, ale jesteśmy naładowane i bardzo zmotywowane. Zdaniem trenera Enea AZS-u w ostatnich sezonach koszykarki z Poznania mogły być wręcz przemotywowane ciągłymi oczekiwaniami i wymaganiem wyników ponad stan. Teraz akademiczki proszą o cierpliwość. Ja myślę, że jeżeli chcemy coś zbudować trwałego, to jest proces, a proces trwa. I AZS zawsze co roku podejmował próbę uruchamiania młodych graczy, ale często brakowało cierpliwości. Ja apeluję o cierpliwość, bo efekty będą. To jest kwestia, mogą być szybko, mogą być trochę później, ale jesteśmy dosyć konsekwentni i uważam, że dziewczyny powinny mieć czystą głowę. W tym skupić się na trenowaniu, na graniu. O dobrą atmosferę w drużynie i motywację będzie dbała w tym sezonie Julia Adamowicz. Wychowanka klubu wróciła do Poznania po sezonie w AZS-ie UMCS-ie Lublin. Julia jest wychowanką AZS-u, AZS-iakiem z krwi i kości. Jest zawodniczką reprezentacji Polski, ma cechy przywódcze. Więc, że tak powiem, dostąpiła tego zaszczytu. Dzisiaj mi jakby dostałam tą informację, ale cieszę się, że mogę jakby wspierać dziewczyny i dużo jest młodych dziewczyn, które też na pewno gdzieś jakiś autorytet we mnie widzą i fajnie, że mogę im pokazać, parę rad dać na treningu, na meczu, mogę im podpowiadać i dać swojego doświadczenia trochę. Także myślę, że sprawdzę się, mam nadzieję. Wzmocnień AZS-u latem nie zabrakło, o czym mogliśmy się przekonać podczas prezentacji drużyny przed sezonem, ale są już pierwsze problemy. Akademiczki martwią się urazem Katarzyny Trzeciak, która doznała poważnej kontuzji kolana tuż przed weekendem. Znaczy to nie tak miało wyglądać, bo jeszcze nie zaczęłyśmy tak naprawdę sezonu, a już niestety Kaśka doznała urazu, który najprawdopodobniej wyeliminuje ją na cały sezon i nie pomaga to drużynie, ale na pewno będziemy walczyć i będziemy ją wspierać, a my po prostu na boisku będziemy zadzierać koty, żeby jak najlepiej wypaść. Pierwsza okazja, by jak najlepiej wypaść, w sobotę w meczu z Energą Toruń. W tym serwisie sportowym to już wszystkie informacje. Mateusz Kuźniewski, kłaniam się, dziękuję i do zobaczenia.